zapytać wam. Dzisiaj chciałbym was powitać z miasta Świętego Jerzego w Niemczech oczywiście. Nie wiem, czy wyjdzie mi jakiś filmik z tego materiału, ale coś postaram się nagrać. Zobaczcie, tutaj jest symbol miasta. Święty Jerzy walczący ze smokiem, a właściwie przebijający go swoją włócznią. Jest to symbol, który mówi nam, albo przypomina nam o tym, jak chrześcijaństwo pokonało pogaństwo. No i taki ładny, piękny stary budynek. Budynek szkoły. A z tego, co się orientowałem, szkoła tutaj już była prowadzona długo, jeszcze w czasach przedwojennych. Ale to nie wszystko, co wam dzisiaj jeszcze chcę pokazać. W tym miejscu udało mi się znaleźć jakieś tablice informacyjne na temat samego klasztoru, jak i historii samego miasta. Ktoś, kto będzie chciał, niech sobie to spauzuje, ewentualnie przetłumaczy i przeczyta. Miasto jest dosyć stare, bo jak widzicie, tutaj pierwsze daty na temat wzmiankowania tej osady to 1083 rok. Także miasto zapowiada się dosyć ciekawie. A przede mną chyba najciekawszy budynek w mieście St. George'en. Chociaż ja to wymieniam bardziej z angielskiego. Po niemiecku odmienia się to troszkę inaczej. Jednak zobaczcie sobie na ten piękny, duży kościół czy klasztor. Cała bryła wybudowana jest z bloków piaskowca. Udało mi się dojrzeć tutaj nawet jeden znak wyryty na jednym z tych bloczków. Jednak był to znak normalnego krzyża. Nie udało mi się tu znaleźć więcej ciekawszych znaków. Taka dosyć wysoka wieża. Główne wejście, piękne okna, no i praktycznie na każdym kamieniu, na każdym piaskowcu widać ślady obróbki ręcznej. Może wam pokażę tutaj to z bliska. Zobaczcie, wszystko było ciosane dłutkiem, młotkiem, a ten jeden znak, o którym znajduje się tutaj, typowy krzyżyk, nie jest i drugi, którego wcześniej nie zauważyłem. O. Także standardowo na kościołach, niemieckich kościołach wybudowanych z piaskowca właśnie możemy znaleźć różne ciekawe znaki, symbole. Jedni twierdzą, że są to symbole kamieniarzy, czyli robotników, którzy obrabiali, budowali tego typu monumentalne obiekty. Inni twierdzą, że są to jeszcze inne znaki pochodzenia runicznego, a raczej połączenia chrześcijaństwa z wiarą skandynawską. Spróbujemy wejść tutaj, gdzie nie można, i przyjrzeć się wnętrzu kościoła. Jak zauważyłem, jest tu taka przeszklona szybka, ale chyba nie pójdzie za dużo zobaczyć. Tak wygląda sam kościółek, a ja wam pokażę jeszcze
coś, co znajduje się przy samym kościółku u jego podnóża. Jakaś informacja na temat samej wieży z 1865 roku. Kolejna data 1680. 1785 i kolejna inskrypcja, która znajduje się właśnie na tej wieży z kościołem. A tutaj mamy taki niewielki park, przynajmniej tak to jest nazywane, a w nim znajduje się miejsce pochówku niemieckich żołnierzy. Według inskrypcji zostało ich tutaj pochowanych 267, ale jest także informacja o 77, no dokładnie, i 183, także są to żołnierze polegli podczas I i II wojny światowej. Jest i kobieta, Regina Haas, jakaś Eugenia. Tutaj już mamy panów, jest pani Karolina, Krystyna, Anna. No jak widzicie, są tutaj mieszane nagrobki i bardzo dużo znajduje się na nich również kobiet, z czym raczej spotykam się chyba po raz pierwszy, bo sobie nie przypominam, żeby kobiety tak często występowały także na innych niemieckich cmentarzach symbolizujących czy upamiętniających żołnierzy walczących podczas I i II wojny światowej. No i co jest najciekawsze, praktycznie w każdej miejscowości, czy to jest wioska, czy to jest duże miasto, Niemcy pamiętają o swoich żołnierzach właśnie poprzez wybudowanie im takich miejsc pamięci. A dzisiaj większość Niemców śmiało i otwarcie o tym mówi, że oni się wstydzą za to, czego dopuścili się podczas II i I wojny światowej. Jednak mimo wszystko, no, pamięć o ich przodkach ciągle trwa. Chociażby poprzez budowanie, stawianie takich cmentarzyków i innych miejsc pamięci, co w porównaniu z naszym krajem jest stosunkowo rzadkim zabiegiem, bo rzadko się zdarza, żeby były miejsca pamięci czynów naszych polskich żołnierzy. Ale przypuszczam, że jest to spowodowane raczej nie samą wiarą Polaków, ludzi mieszkających na naszym terenie, tylko raczej osób rządzących, raczej wpływających na osoby odpowiedzialne za to, co się dzieje w naszym kraju. Zobaczcie, jest tutaj troszkę tych krzyży. A przy okazji odezwało się nawet wieża kościelna. Co jest ciekawe, jedna część kościoła jest obita takimi drewnianymi klepkami. Jest to jedna z takich charakterystycznych cech tego regionu, bo dosyć dużo budynków jest właśnie obudowana tego typu drewnianymi płytkami, chociaż najczęściej są one mniejsze. Ale bardzo ładnie to wygląda w porównaniu z bloczkami piaskowca. No cóż, to co chciałem wam pokazać, uwieczniłem. Coś udało mi się tam powiedzieć. Nie wiem, czy są to mądre słowa, czy nie mądre, sami to ocenicie. Ja w każdym bądź razie znalazłem się w mieście Świętego Jerzego w Schwarzwaldzie,
dokładniej St. George'an. No jak w wielu innych miejscach, w których byłem, znajdują się właśnie takie oto miejsca pamięci walczących za Niemcy, za tysiącletnią Rzeszę. Niemcy wstydzą się tego, co zrobili ich potomkowie. No ale właśnie tego typu miejsca mówią wręcz coś odwrotnego, że są oni raczej dumni z tego, do czego doszło ich państwo w tamtym okresie, z tego, do czego dążyli. Jeszcze raz z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich swoich widzów, a nawet w tym okresie, w którym mnie nie było, przybyło ich kilkudziesięciu, z czego jestem bardzo zadowolony i im dziękuję. W szczególności pozdrawiam Andrzeja z kanału Znaki, Tomka z Dublina, Radzia z kanału Kiki Radek, Andrzeja z Bytomia, Misiaela, Bolida, Sasi Silesian i Szafirową. To jest to, o czym wam wcześniej mówiłem, takie niewielkie, malutkie klepki, które pokrywają tutaj wiele budynków i wprowadzają taki specyficzny klimat tego regionu. Jak widzicie, są one drewniane. Dosyć ciekawie to wygląda. Miasto Świętego Jerzego położone jest na takim terenie górzystym. Halo? I bardzo ładnie to wygląda. Jednak jeżeli chodzi o chodzenie po takich górkach, jest ono bardzo męczące, chociaż ludzie, którzy mieszkają w podobnym terenie, no jest to dla nich raczej nic nowego, jednak dla mnie wchodzenie praktycznie co chwilę po jakiejś górce jest bardzo męczące. Ferienland, Schwarzwald. I tak wygląda cały ten teren. Jak widzicie, St. George jest na wysokości 865 metrów nad poziomem morza. Jakieś stare kamienice. Tam ma napis Erbaut von Karl Haas 1892. A tutaj mamy nawet jakiś herb. Gryf z dwugłowym orłem. Święty Jerzy.